za 40 lat posługi kapłańskiej, za 25 lat pracy w naszej parafii i za pracę w innych także. Cieszę się, że zaczęto jesteś księżą i obecnie przybędą w mojej drodze. I zachęcam was wszystkich, żeby te chwile, ta Eucharystia, którą rozpoczynamy, była naszym radosnym dziękowaniem Panu Bogu za dar mojego kapłaństwa, za ten dar mojego spotkania się z każdym z was. Przedstawiciele naszej parafii przynoszą chleb, codzienny program człowieka, który podczas tej ofiary eucharystycznej zostanie przemieniony w ciało Chrystusa i stanie się naszym Bożym pokarmem. Panie Jezu, spraw, aby dla wszystkich wystarczyło chleba powszedniego i abyśmy często karmili się chlebem eucharystycznym. Wodę i wino, symbole naszych pragnień. Woda zanurzona w kielichu z winem stanie się krwią Chrystusa, by ugasić nasze pragnienia. Boże miłosierdzie, księdzu prałatowi obfitych darów Ducha Świętego i wzrostu w łasce Bożej. Na dalsze lata życia i kapłańskiej posługi uprasza w modlitwie szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny, Matki Kapłanów. Wyrażając uznanie za jego gorliwą posługę, zawierza go Chrystusowi Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. Z serca udziela mu apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim jego rodzinę, bliskich i przyjaciół oraz wszystkich uczestników jubileuszu. Z Watykanu podpisał Angelo Becciu, substytut sekretariatu stanu, dnia 4 czerwca 2018 roku. Zostawiłeś rodzinę przyjaciół, poszedłeś za głosem Jego i oto chciałeś być przy nim, oddać się cały dla Niego. Jak Bóg Cię obdarza, że w następnych wiele, to Święty umacnia i wspiera w tym Bożym szlachetnym dziele. Więc wzmacnia Bogu mnie, posłania kiedy trzeba i prostą pewną drogą prowadzi Cię do nieba. A my się dziś do Ciebie serdecznie uśmiechamy i wszystkie swe życzenia w modlitwę przemieniamy. Chciałbym też wyrazić wielką wdzięczność, wielkie uznanie za dzieła, których dokonywał ksiądz i dokonuje parafii świętego Mateusza w Pułtusku. Pamiętam przed 20 laty, jak z wielkim zaangażowaniem ksiądz rozpoczynał obchody dni świętego Mateusza, patrona miasta Pułtuska i dni miasta Pułtuska, marsz dla życia i rodziny i wiele innych już wspominanych w prezentacji dzieł. Ale też osobiście chciałbym bardzo podziękować za wielką gościnę, jaką ksiądz nas obdarza bazylice, ale też i opiekę grup ruchu domowego kościoła. Tygodniu księże prowadzie w dostojnym jubilacie. 40 lat temu pozytywnie opowiedziałem się wezwania Pana, przyjmując święcenia kapłańskie, by współczesnemu światu gorliwie i z wiarą głosić Ewangelię. Najpierw jako wikariusz, a potem proboszcz w Janowie i od 25 lat w Pułtusku. Ćwierćwieku jesteś pasterzem w najstarszej parafii świętego Mateusza w naszym mieście, gospodarzem i opiekunem wspaniałej świątyni, bazyliki i kolegiatów.
Państwa serdecznie dziękujemy za 40 lat posługi kapłańskiej. Bardzo dziękujemy za 25 lat posługi dla parafii kłótowskiej. Wyrażamy również wielką wdzięczność za pracę na rzecz kłótowskiej społeczności. Jesteśmy również pod wrażeniem wspaniałej współpracy z naszym samorządem. Drogi księże, życzymy dużo zdrowia, radości. Niech opatrzność Boża czuwa nad księdzem każdego dnia. Powołuję kapłana, aby się miłość, radość, pokój, przebaczenie. Aby niósł światło Chrystusa wszędzie tam, gdzie panuje ciemność grzechu. Aby dawał pociechę, zrozumienie i kochał miłością Chrystusa, aż po krzyż i zmartwychwstanie. Twoje oddanie Chrystusowi i ludziom doskonale oddaje istotę tych słów. Niesiesz, drogi jubilacie, światło Chrystusa, uwalniasz duszę z grzechów w konfesjonale i przynosisz nam Chrystusa w Eucharystii. Wielkie i nieocenione to dla nas dary. Z wielką serdecznością podziękować księdzu prałatowi za dar jego kapłańskiej posługi. Serdecznie dziękujemy dziś Bogu za obecność pośród nas, za wszelkie dobro, czas, siły i talenty, którymi ksiądz prałat od 25 lat dzieli się z powierzonym ludem Bożym w prastarej kłótowskiej bazylice. W tym tak radosnym dniu przyjmij gratulacje i życzenia składane w imieniu wszystkich parafian